Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym naszym wykładzie, który dotyczyć będzie hiszpańskiej myśli politycznej. Będzie on nosił tytuł Francisco de Vitoria i problem suwerennego państwa w prawie międzynarodowym. Może zanim omówimy problem koncepcji Francisco de Vitoria i suwerennego państwa, parę słów o głównym bohaterze. Francisco de Vitoria nie jest specjalnie myślicielem w Polsce znanym. Właściwie zapewne znany jest tylko politologom, specjalistom od stosunków międzynarodowych oraz historii prawa międzynarodowego. Aczkolwiek jest to jeden z najważniejszych i największych hiszpańskich myślicieli politycznych. I też jeden z największych i najważniejszych hiszpańskich myślicieli politycznych tak zwanego Siglo del Oro, czyli wieku złotego, innymi słowy Hiszpanii XVI-wiecznej epoki renesansu. Hiszpanii, która w tym czasie jest największym mocarstwem świata, która kolonizuje w tym czasie całą Amerykę Środkową i Południową, Filipiny, zdobywa liczne pozycje również na innych kontynentach. W tym czasie Hiszpania również walczy o prymat w Europie, jej armia jest w tym czasie, uchodzi za niepokonaną i najlepszą w świecie i w Europie. Równocześnie w tymże XVI wieku Hiszpania staje się najważniejszym ośrodkiem kontrreformacji i katolicyzmu. Aczkolwiek w tym akurat przypadku Francisco de Vitoria specjalnie problemem reformacji i zwalczaniem nauk Marcina Lutra nie zajmował się. Warto powiedzieć parę słów w takiej sytuacji o Vitorii, dlatego że z jednej strony jest to osoba, o której życiu stosunkowo mało wiemy, a z drugiej strony jest to jeden z najważniejszych nie tylko myślicieli hiszpańskich wieku XVI, ale również założyciel, taki można powiedzieć ojciec, założyciel tak zwanej szkoły z Salamanki, czyli szkoły w filozofii neotomistycznej, która powstała właśnie w Salamance na północ od Madrytu. Zresztą Uniwersytet w Salamance po dzień dzisiejszy istnieje i jest słynny, chociaż pewnie bardziej słynny z czasów epoki Vitorii niż współcześnie. Jakkolwiek sam Vitoria uważał się za tomistę i scholastyka, czy właściwie można powiedzieć neotomistę i neoscholastyka, ponieważ odnawiał ortodoksyjne nauczanie świętego Tomasza z Akwinu, oczyszczając je z późniejszych wpływów filozofii okhamistycznej i nominalistycznej, to jest to nurt scholastyki nieco innego typu niż ta klasyczna właśnie tomistyczna, czy też wielkich paryskich mistrzów gdzieś tam z XIII i XIV wieku. Dlaczego? Dlatego, że zachowując metodę argumentacji i sposób pisania i prezentowania tez typowy dla scholastyki, czyli według takiego wzorca, że najpierw postawiony jest problem, następnie zaproponowana jest hipoteza, aby problem rozwiązać, następnie są przedstawiane argumenty na poparcie hipotezy, następnie przedstawiane są kontrargumenty, następnie wszystkie kontrargumenty po kolei są zbijane, aby ostatecznie stwierdzić, że postawiona na początku hipoteza wydaje się być zdaniem, stwierdzeniem prawdziwym, czyli przekształca się w tezę. Także ten sposób pisania charakterystyczny dla scholastyków średniowiecznych zostaje zachowany przez Francisco de Vitorię,
ale zmienia się w sposób zasadniczy przede wszystkim baza źródłowa i zakres problemowy tematów, którymi zajmują się neoscholastycy z Salamanki, włącznie z interesującym nas tutaj Francisco de Vittoria. O cóż chodzi? Vittoria jest z jednej strony scholastykiem, ale z drugiej jest człowiekiem renesansu. To bardzo wiele zmienia, jeśli chodzi o horyzonty myślowe i czytane lektury. Scholastycy generalnie odwoływali się do litery Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu, do pism ojców Kościoła, doktorów Kościoła, prawa kanonicznego, postanowień soborów, postanowień papieskich itd. I można powiedzieć, że właściwie wyczerpywało to jakby źródła, na których pracowali. Kultura renesansu dodała do tego wiele źródeł nowych, zupełnie świeckich, a mianowicie przede wszystkim prawo rzymskie, które Vittoria zna znakomicie i którym się posługuje. Dodała nie tylko Arystotelesa, ale również całą filozofię i literaturę grecką, zaczynając od filozofii, a kończąc na poezji, sztukach teatralnych, dramatach i innej literaturze świeckiej. Wreszcie całą literaturę świecką, renesansową wtedy powstającą. I rzecz bardzo ważna, dzieła historyczne, którymi scholastycy średniowieczni specjalnie się nie interesowali. Tutaj historia i argumenty historyczne zaczynają odgrywać bardzo znaczącą rolę, co będzie widać szczególnie wtedy, kiedy Vittoria negować będzie cesarskie uprawnienia i cesarskie pretensje do panowania uniwersalnego nad światem. Warto, mówiąc o Vittorii, powiedzieć parę słów o samej osobie. Niewiele wiemy o jego początkowej fazie życia. Nawet nie wiemy nie tylko, kiedy się dokładnie urodził, ale nawet nie wiemy, w którym roku. W literaturze panuje dość duży rozrzut ocen i poglądów. Miał się urodzić między, to tak wskażę teraz najbardziej, bym powiedział, szerokie widełki, jakie się pojawiają w literaturze. Urodzić się miał między rokiem 1480 a 1492. Prawdopodobnie urodził się gdzieś pośrodku tej daty, powiedzmy rok 1483-1485. I początkowo myślano, że był z pochodzenia baskiem, ze względu na nazwisko, ponieważ nic nie wiedziano nie tylko o dacie, ale również o miejscu urodzenia. A podejrzenie, że był baskiem, wynikało z tego faktu, iż nazwisko Vittoria wywodzono od nazwy miasta Vittoria, które znajduje się w dzisiejszym kraju Basków. I tak przez kilkaset lat w literaturze podawano, można powiedzieć, no, narodowość Vittorii. Dopiero w latach 20. znaleziono w Burgos, w archiwum, dokument, który całkowicie przewrócił ten pogląd do góry nogami. Okazało się, że w rzeczywistości Vittoria urodził się w Burgos, czyli na terenie Kastylii. Jego ojciec był z pochodzenia baskiem, stąd nazwisko Vittoria. Dowiedzieliśmy się również, że jego matka pochodziła ze starego kastylijskiego rodu, który gdzieś tam w XIV czy XV wieku dokonał konwersji z judaizmu na katolicyzm. I w takiej sytuacji wiemy dzisiaj, że no, nie był baskiem i po prostu pochodził z rodziny, która posiadała pewne baskijskie korzenie ze strony ojca. No i teraz już zaczynają się dla nas bardziej lepsze wiadomości historyczne, to znaczy bardziej pewne. Wiemy, że Francisco de Vittoria wstąpił do zakonu dominikanów, czyli zakonu uczącego, zajmującego się zwalczaniem różnego rodzaju błędów doktrynalnych. Wiemy, że przez kilka lat studiował na Uniwersytecie Paryskim właśnie teologię. Tam też uzyskał z teologii doktorat. Następnie wrócił do Hiszpanii,
objął katedrę, można powiedzieć, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czy byśmy powiedzieli nawet kierownictwo Wydziału Filozoficznego właśnie w Salamance, na Uniwersytecie w Salamance, gdzie uczył przez wiele lat. Z ciekawostek można wspomnieć, że jest jednym z rzadkich w dziejach profesorów, który za swojego życia nie opublikował ani jednej strony tekstu. Vittoria był przede wszystkim myślicielem, który nauczał. Jego książki, wszystko co napisał, były to wykłady dla studentów. Niestety wykłady te nie zachowały się do naszych czasów, ale znaczy wykłady oryginalne pisane jego ręką, czy też przepisywane, ale akurat nie stanowi to większego problemu, ponieważ Vittoria posiadał taką charakterystyczną dla swojej epoki metodę dydaktyczną. Metodę dydaktyczną dla czasów, kiedy książka była bardzo rzadka i bardzo droga. To znaczy metodę polegającą na tym, że wykładowca dyktował zdanie po zdaniu i słowo po słowie studentom. I zachowały się, z tego co pamiętam, chyba trzy takie, byśmy dzisiaj powiedzieli, zeszyty z notatkami studentów Vittorii z wykładów. Na podstawie tych trzech zeszytów, porównując, eliminując drobne różnice i tak dalej, odtwarza się te wykłady Vittorii. Są one w ten sposób wydawane, tak jakby były napisane jego własną ręką. Prawdę mówiąc, przeglądałem kiedyś te trzy zachowane zachowane oryginały tych wykładów. One nie są zupełnie identyczne, ale różnią się głównie poszczególnymi słowami, a nie jakimiś głównymi treściami. Jedyne, w czym się różnią, to fakt, iż w jednym z zeszytów znajduje się pomiędzy wykładami Vittorii fragment, który mocno nie pasuje do całości i który przez niektórych badaczy uznawany jest jako być może, taki bym powiedział, tekst Francisco de Vittorii, ale przez większość badaczy jest zdecydowanie odrzucany i uważa się, że nie jest on jego autorem. Ja zresztą też uważam, że nie jest jego autorem i to nie tylko dlatego, że zachował się ten tekst w jednym z trzech egzemplarzy, ale również dlatego, że po prostu nie pasuje do ogólnej koncepcji Vittorii, a była tam rozpisana teoria akurat państwa. Zresztą zachęcam Państwa serdecznie do zapoznania się z moim artykułem Państwo suwerenne w teorii prawa międzynarodowego Francisco de Vittorii. Tekst ten ukazał się w polskim przeglądzie stosunków międzynarodowych w numer 7 2017. Wpływ Vittorii przede wszystkim jest to wpływ edukacyjny, dlatego że sam Vittoria ocenia się, że prowadził wykłady przez 20 lat w Salamance dla około 5 tysięcy studentów. No, liczba sama w sobie jest pokaźna, ale też trzeba zwrócić uwagę, że jest to liczba, która nie oddaje znaczenia. Po pierwsze, Hiszpania w tej epoce miała około 7,5 miliona mieszkańców, czyli była to mniej więcej 1/5 tego, co dzisiaj. Dlatego gdybyśmy pomnożyli tych 5 tysięcy studentów przez 5, to by wyszło nam na dzisiejsze standardy 25 tysięcy słuchaczy, a więc to już jest cała armia. Po drugie, edukacja nie była wtedy jeszcze powszechna i masowa. Innymi słowy, kształciła się tylko i wyłącznie elita. I wśród studentów Vittorii znajdowała się cała masa urzędników, prawników, filozofów, różnego rodzaju myślicieli. Zaliczają się do nich m.in. wybitny teolog hiszpański XVI-wieczny Melchior Cano, czy też wybitny i teolog i prawnik równocześnie Domingo de Soto. Także jego wpływ się uważa przede wszystkim za wpływ za pomocą studentów. Same wykłady Vittorii w tej wersji zapisanej przez studentów ukazały się pod koniec XVI wieku jako dzieło przypisywane oryginalnie Vittorii, chociaż wiemy, że nie jest to jego dzieło oryginalne, a tylko i wyłącznie zapis studentów.
Wittoria znany jest przede wszystkim w teorii stosunków międzynarodowych z problemów dwóch. Pierwszy jest to problem Indian. To znaczy, jest to refleksja teoretyczna, którą Wittoria uprawiał, dotycząca traktowania Indian i państewek indiańskich w odkrytej przez Hiszpanii Ameryce. Hiszpańscy księża, którzy wraz z konkwistadorami docierali do Ameryki, przesyłali do kraju macierzystego wstrząsające raporty o okrucieństwach hiszpańskich konkwistadorów, jak również pisali na ten temat liczne prace przedstawiające, jak ta konkwista wygląda i jak Indianie są traktowani, czyli że są albo mordowani, albo zakuwani w kajdany i traktowani jako niewolnicy. Wittoria bardzo mocno pochylił się nad tym problemem, chociaż nigdy nie był w Ameryce, pochylił się nad nim teoretycznie, rozważając problem legalności, prawowitości państw indiańskich, które nie tylko były tworzone przez ludzi na zupełnie innym poziomie cywilizacyjnym, ale przede wszystkim, i to ważny argument, tworzone były przez pogan. Stąd u Wittorii niezwykle ważny element dotyczący tego, czy poganie mają prawo posiadać państwa, posiadać władzę i czy też można traktować ich jako kandydatów na niewolników, a ich ziemię jako ziemię niczyje. No i tutaj Wittoria rozpisał wielką koncepcję prawowitości państw indiańskich, robiąc tutaj tylko nieliczne wyjątki typu składanie ofiar z ludzi, czy też mordowanie chrześcijan, czyli Indian ochrzczonych, czy też napadanie na Hiszpanów, którzy nie wykazywali w stosunku do Indian jakichkolwiek tendencji przemocowych. Stąd jest jakby wielka teza Wittorii, że każdy lud, czy to chrześcijański, czy pogański, posiada prawo do posiadania własnego niezależnego państwa. Pogląd zresztą nie tyle oryginalny, co zaczerpnięty, jeśli chodzi o sam pomysł na rozwiązanie problemu, od świętego Tomasza z Akwinu, który rozważał ten sam problem dotyczący państw pogańskich, przede wszystkim islamskich, i dochodził do wniosku, że jeżeli te państwa funkcjonują zgodnie z zasadami prawa naturalnego, to są to państwa prawowite, a nie ziemia niczyja, którą chrześcijanie mogą palić, podbijać i wyrzynać jej mieszkańców. Druga ważna sprawa, z której znany był Francisco de Wittoria, jest to problem wojny sprawiedliwej. Wittoria był jednym z ostatnich wielkich teoretyków prawa międzynarodowego, który pochylał się nad problemem wojny sprawiedliwej, nad problemem słusznych przyczyn wojny, na temat tego, w jaki sposób wojna sprawiedliwa musi być prowadzona i tak dalej. Po Wittorii problem ten wyraźnie zanikł w europejskiej nauce prawa międzynarodowego, co wiązało się przede wszystkim z szerzeniem się reformacji, która pogrzebała, można powiedzieć, problem wojny sprawiedliwej, a to z tego powodu, że katolicy i protestanci, a również protestanci pomiędzy sobą różnych wyznań, uznawali, że jakby prowadzą wojnę z innowiercami i heretykami, więc uznawali, że każda taka wojna jest sprawiedliwa, co ostatecznie prowadziło do dewaluacji pojęcia wojny sprawiedliwej. Ale jak mówię, Wittoria jest jednym z ostatnich teoretyków tego problemu. Nas jednak w dzisiejszym naszym wykładzie będzie interesowało szczególnie coś innego, a mianowicie koncepcja suwerennego państwa w prawie międzynarodowym, które zwykle rozważane jest w literaturze na przykładzie argumentów Wittorii dotyczących pogańskich państw Indii. Ja chciałem jednak podejść do tego problemu troszeczkę inaczej, a mianowicie podejść do problemu uniwersalnej władzy cesarskiej, której Wittoria zdecydowanie się sprzeciwia, a która była znaczącym problemem Hiszpanii w okresie jego życia. O cóż chodzi?
W roku 1516, czyli wtedy, kiedy Wiktoria ma mniej więcej około 30 lat, no bo jak mówię, nie wiemy dokładnie, w którym roku się urodził, królem Hiszpanii zostaje Karol von Habsburg, który 3 lata później, w 1519 roku, zostaje również wybrany na cesarza, czyli na władcę teoretycznie przynajmniej uniwersalnego, i który przez aż do od roku 1519 do 1558, czyli do swojej abdykacji, sprawował równocześnie funkcję króla Hiszpanii i cesarza, czyli władcy teoretycznie uniwersalnego. My bardzo często dzisiaj, szczególnie w Polsce, traktujemy ten okres jako czas największej imperialnej potęgi Hiszpanii, która z jednej strony w tym czasie gdzieś tam, nie wiem, podbija w resztę Ameryki Środkowej, Południowej, bierze udział w wielkich wojnach z Francją, w Rzeszy i tak dalej. Prawda jest taka, że sami Hiszpanie w tej epoce patrzyli na tą imperialną politykę cesarza Karola V dosyć krytycznie. Dość powiedzieć, że Stany Hiszpańskie zakazały Karolowi V w dokumentach przeznaczonych dla hiszpańskich poddanych używać tytułu cesarskiego, i tutaj mógł się podpisywać wyłącznie jako król Hiszpanii, żeby sobie nie pomyślał, że cesarz jakiś to jest ktoś wyższy od króla hiszpańskiego. Wojny te Karola V, permanentne wojny o panowanie nad całą Europą, nie cieszyły się w Hiszpanii popularnością, również dlatego, że hiszpański podatnik musiał permanentnie płacić podatki na wojny w Rzeszy, czyli wojny wewnątrzniemieckie cesarza, i wojny z Francją, którą cesarz koniecznie chciał rzucić na kolana po to, aby Francja uznała zwierzchność cesarską. Program Karola V związany był bowiem z wizją monarchii uniwersalnej, z imperium chrześcijańskim, jak on to wtedy nazywał, w wyniku którego miała powstać zjednoczona chrześcijańska Europa. Teoretykami głównymi tej koncepcji Karola V był wielki kanclerz cesarski Włoch z pochodzenia Mercurio Gattinara, który zachwycał się pismami Dantego i Marsyliusza z Padwy na temat uniwersalnej władzy cesarskiej nad światem, oraz mniej zdecydowanie znany, również w Polsce mniej znany, hiszpański, czy właściwie baskijski teoretyk cesarski Miguel de Ulcurum. Obydwaj ci myśliciele stworzyli wizję uniwersalnego panowania cesarskiego albo nad światem całym, albo przynajmniej nad całym światem chrześcijańskim. W tym celu cesarz miał zgasić wybuch reformacji w Niemczech, rzucić na kolana Francję, która zostałaby zmuszona do uznania cesarskiej zwierzchności, i następnie siły zjednoczonej Europy rzucić do walki z Turcją o wyzwolenie Bałkanów, a może nawet i Ziemi Świętej. Koncepcja ta, ze względu na ściągane przez cesarza podatki i kontyngenty wojskowe, cieszyła się w Hiszpanii niezbyt wielkim poparciem społecznym. Wyrazem tego braku poparcia społecznego było katalońskie powstanie tzw. comuneros, którzy sprzeciwili się fiskalnej przede wszystkim polityce cesarza. A teoretyczną, można powiedzieć, takim ugruntowaniem tej krytyki w polityki Karola V były wykłady, które prowadził Francisco de Vitoria właśnie na Uniwersytecie w Salamance. Wieść o tych wykładach musiała dotrzeć na dwór, dotrzeć do samego cesarza, ponieważ Karol V napisał specjalny list do rektora Uniwersytetu w Salamance z prośbą, aby rektor przeprowadził poważną rozmowę z profesorem Wiktorią dotyczącą nauczanych przezeń treści politycznych.
Jak widać z zapisków studentów, interwencja cesarska niewiele w tej kwestii pomogła. I w takiej sytuacji możemy sobie przejść do tej krytyki władzy cesarskiej, do panowania nad światem, z której pośrednio wynika apologia europejskiego państwa terytorialnego, czy też europejskiego państwa narodowego, monarchii narodowej jako centralnego podmiotu prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych. Po pierwsze, warto tutaj zwrócić uwagę, że Francisco de Vitoria, jako dosyć ortodoksyjny tomista, przyjmował, że państwo powstaje z natury. W jaki sposób państwo powstaje z natury? Co to oznacza? A więc Vitoria mówi tak. Człowiek został stworzony przez Boga. Adam, Ewa i wszyscy ich następcy. I wszyscy ludzie, których znamy, czy to z kart historii, czy też osobiście z odkryć geograficznych w Europie, w świecie, wszyscy wykazują charakter społeczny. To znaczy ludzie nie żyją jako jednostki, lecz żyją przede wszystkim najpierw w rodzinach, a następnie rodziny żyją w większych rodach, plemionach czy wioskach. I mówi Wiktoria, w plemię, ród czy wioska ma to do siebie, że ze względu na różnego rodzaju problemy, zaczynając od wilków, prawda, hord wilczych zagrażających ich domostwom, poprzez napady sąsiadów, a kończąc na przykład na potrzebie nawodnienia gruntów i przekopania w ten sposób kanału na przykład, muszą się łączyć w większe grupy terytorialne, takie jak na przykład prowincje. No ale te prowincje się okazuje często też są za mało do rozwiązania swoich problemów, dlatego muszą się tworzyć większe struktury, które nazywamy państwami. Państwo, powtarza za świętym Tomaszem, a tym samym również za Arystotelesem, Wiktoria, rozpoznajemy po tym, że jest zdolny do bytu samowystarczalnego, czyli nie potrzebuje pomocy zewnętrznej do tego, aby móc rozwiązywać swoje sprawy. Z tego rozumowania Wiktorii wynika, że państwo nie ma charakteru uniwersalnego, lecz ma charakter terytorialny. No jakby z samego faktu, że ludzie łączą się w prowincje, a te prowincje w państwa, zwykle według kryteriów językowych, narodowościowych, kulturowych, no, wynika, że z natury jakby nie istnieje jedno państwo, w którym obok siebie mieliby mieszkać Hiszpanie, Indianie, Chińczycy, prawda, i Rosjanie. Także sama ta teoria naturalna powstania państwa sama w sobie ma zdecydowanie charakter bardzo, ale to bardzo antyuniwersalistyczny. Zresztą nie jest też przypadkiem, że święty Tomasz z Akwinu, chociaż urodził się jako poddany cesarza Fryderyka II Sztaufa, w żaden sposób nie był zwolennikiem uniwersalnego cesarstwa. I do tego argumentu dotyczącego genezy państwa Wiktoria dodaje ileś argumentów skierowanych już tym razem wprost przeciwko cesarstwu, idei cesarstwa, idei władzy uniwersalnej nad światem, gdzie nie waha się wprost mówić o cesarzu i cesarstwie, delegitymizując intelektualnie roszczenia cesarskie do panowania czy to nad całym światem, czy to chociaż nad światem chrześcijańskim. Używa tutaj następujących dwóch argumentów. Są to zresztą za każdym razem argumenty, które mniej lub bardziej mają charakter prawny. Ci z Państwa, którzy oglądali film poświęcony monarchii absolutnej, narodzinom monarchii absolutnej we Francji i teorii tej monarchii absolutnej państwa suwerennego Jeana Bodena, być może pamiętają, iż mówiłem, iż Boden zaczerpnął od włoskiego prawnika Bartolo da Sassoferrato teorię tzw. preskrypcji z prawa rzymskiego. To znaczy Bartolo da Sassoferrato twierdził, że zgodnie z prawem rzymskim, które przejęło potem cesarstwo średniowieczne niemieckie, cesarz jest władcą uniwersalnym nad światem i to jest po prostu zasada prawa rzymskiego, tak to wynika i jakby nie da się z tym polemizować.
Ale równocześnie, odwołując się do kategorii prawa rzymskiego prywatnego, twierdził, że właściciel, który przez całe lata, dziesięciolecia nie wykonuje swoich praw właścicielskich w stosunku do własności, na przykład własności ziemskiej, mocą zasiedzenia, czyli tak zwanej preskrypcji, traci prawo do danej rzeczy i rzecz ta staje się drogą zasiedzenia własnością kogoś, kto przez całe lata i dziesięciolecia tą własnością się zajmuje, opiekuje, dokłada starań itd. Argument ten używał Jean Bodin i używał go również nieco wcześniej przed Bodinem, to jest z punktu widzenia chronologicznego, Francisco de Vitoria, twierdząc, że cesarz niemiecki, czy w ogóle cesarz, był kiedyś legalnym władcą całego świata, wtedy w czasach rzymskich, również Hiszpania znajdowała się pod panowaniem rzymskim, ale później przez 1000 lat Hiszpania nie znajdowała się pod panowaniem żadnego cesarza, więc nawet jeśli cesarz posiadał kiedyś jakieś prawa do panowania nad Hiszpanią i innymi państwami, to z pewnością prawa te już dawno się przedawniły i królowie poszczególnych państw całkowicie przejęli wszystkie władcze uprawnienia należące niegdyś być może do cesarza. No właśnie, ale należące czy nie należące niegdyś do cesarza? Na pytanie to po dłuższym zastanowieniu Wiktoria również odpowiada negatywnie. Mówiąc o władzy cesarskiej, stwierdza, że upadła ona w zachodnim cesarstwie rzymskim w roku 476 i następnie została odnowiona w roku 800 przez papieża Leona III, który do godności cesarskiej wyniósł Karola Wielkiego. Ale pojawia się pytanie, czy Karol Wielki i jego niemieccy następcy, w których ostatnim z następców za jego czasów był właśnie Karol V Habsburg, posiadają z tego powodu, z tej translacji imperium, jak to się nazywało, posiadają uprawnienia do uniwersalnej władzy nad światem. I zadawszy sobie to pytanie, Wiktoria odpowiada. Opinia taka nie ma żadnych fundamentów. Cesarz nie jest panem całego świata. Nie ma i mieć nie może władzy ani w cnocie prawa natury, ani prawa Bożego, ani prawa ludzkiego. Otóż cesarz nie jest panem świata zgodnie z którymkolwiek z tych praw. Cytat ten będziemy teraz starannie analizowali, dlatego że we fragmencie przeze mnie cytowanym Wiktoria zdecydowanie odrzuca zarówno prawo Boże jako źródło władzy cesarskiej, prawo naturalne, jak również prawo ludzkie stanowione jako prawowite źródła uniwersalnej władzy cesarskiej. Zajmijmy się po kolei, chociaż nie według tej kolejności, którą tutaj Wiktoria wymienia, zajmijmy się najpierw zgodnie z taką typową hierarchią prawa scholastyków i neoscholastyków, zacznijmy od prawa Bożego. Otóż prawo Boże, stwierdza Francisco de Wiktoria, zawiera się w Biblii i Biblia jest jedynym niekwestionowanym źródłem prawa Bożego, ponieważ litera biblijna ma charakter objawiony. I w takiej sytuacji zobaczmy, mówi Wiktoria, co Biblia pisze o władzy cesarskiej. Zacznijmy od Starego Testamentu. Bóg stworzył Adama i Ewę. Czy Adam posiadał tytuł cesarski? Nie. Czy któryś z synów Adama posiadał tytuł cesarski? Nie. Wiktoria zwraca uwagę, że gdyby w Starym Testamencie Bóg miał kiedykolwiek ustanowić władzę cesarską, to są dwa takie elementy, takie momenty najbardziej do tego właściwe. Albo stworzenie Adama i pierwszych ludzi, dlatego że wtedy wszyscy ludzie znajdują się pod władzą Adama, dlatego no, mianowanie go władcą wszystkich ludzi z tytułem cesarskim byłoby jak najbardziej adekwatne. Tymczasem Bóg tego nie robi. I drugi, potem można powiedzieć pod wieżą Babel ludzie się zupełnie rozchodzą, mieszają się językami, nie ma mowy o istnieniu ani jednego ludu, ani jednego państwa.
Wreszcie drugi moment naucza Wittoria, bardzo dobry do ustanowienia uniwersalnej władzy cesarskiej, byłby to potop, po którym Noe otwiera swoją arkę, wychodzą z niej ludzie, którzy przetrwali, rodzina Noego i zwierzęta. I mówi Wittoria, no znów idealny moment, Noe, naturalny kandydat na cesarza, ale Bóg nie ustanawia go żadnym cesarzem. Jego potomstwo rozchodzi się po różnych częściach świata i tworzy wiele różnych ludów i królestw. Czyli pierwsze partie Starego Testamentu z pewnością nie mówią nic o władzy cesarskiej. Również dalszy Stary Testament, dalsze księgi Starego Testamentu nic o nim nie mówią, a przecież jest tam bardzo dużo o polityce, szczególnie o państwie starożytnego Izraela. I państwo starożytnego Izraela nie uznaje nad sobą żadnej władzy cesarskiej. Nie ma tam żadnych z prawa Bożego cesarzy, także nie ma jakby no zupełnie uzasadnienia w Starym Testamencie dla istnienia uniwersalnej władzy cesarskiej nad światem. No to mówi Wittoria, zadaje sobie pytania, a może w Nowym Testamencie coś znajdziemy? I przejrzawszy cztery kanoniczne Ewangelie i wszystkie pozostałe pisma Nowego Testamentu, stwierdza, że nigdzie Bóg ani żaden z apostołów nie twierdzi, że władza cesarska została ustanowiona przez Boga, aby rządzić całym światem. Święty Paweł w słynnym fragmencie, że wszelka władza pochodzi od Boga, mówi o wszelkiej władzy, nie wymieniając tutaj cesarza jako oddzielnej władzy nad innymi władcami. Nowy Testament mówi o władzy cesarskiej, choćby wtedy, kiedy mowa jest o narodzinach Jezusa, który urodził się w stajence w czasie powszechnego spisu ludności zarządzonego przez cesarza. Potem, prawda, jest sądzony przez Piłata, czyli namiestnika cesarskiego. Czyli pismo, Nowy Testament mówi, Wittoria stanowi bardzo wyraźnie, że Jezus Chrystus żył, został ukrzyżowany i zmartwychwstał za panowania cesarskiego. Ale równocześnie Nowy Testament nic nie mówi, że jest to władza ustanowiona przez Boga do panowania nad całym światem. Można powiedzieć, Stary Testament po prostu stwierdza fakt, że za życia Chrystusa panował w Rzymie cesarz, a Galilea była częścią cesarstwa rzymskiego. Nie ma tutaj mowy o tym, że Bóg chciał, aby istniała władza uniwersalna nad światem. Więc zadaję ostatnie pytanie, Wittoria. A może Chrystus, ponieważ był królem, przekazał swoją władzę do panowania nad całym światem cesarzowi. I Wittoria mówi tak, być może przekazał, ale Nowy Testament słowem o tym nie wspomina. Nie mamy więc na taką hipotezę żadnego dowodu. I ostatecznie Wittoria dowodzi, że z litery objawionej nie wynika jakiekolwiek uzasadnienie dla uniwersalnej władzy cesarskiej nad światem, czy choćby nawet nad światem chrześcijańskim. No to przechodzimy do drugiego elementu w hierarchii prawa, czyli prawo natury. Mistrzem prawa natury dla Wittorii jest oczywiście święty Tomasz z Akwinu. I święty Tomasz z Akwinu naucza Wittoria, zresztą słusznie, bo święty Tomasz tak naucza, twierdzi, że Bóg stworzył wszystkich ludzi równymi i nie stworzył nikogo ani cesarzem, ani królem, ani niewolnikiem. Nie stworzył nikogo ani bogatym, ani biednym. Innymi słowy, ludzka natura jest jednaka dla wszystkich i ludzie są z natury równi. I naucza święty Tomasz z Akwinu, mówi Wittoria, zresztą znów zgodnie z prawdą, święty Tomasz uznaje, że ludzie są nierówni. Jedni są cesarzami, władcami, książętami, hrabiami, a inni chłopami, czy nawet niewolnikami, ale twierdzi, że jest to wynik grzechu, zepsucia ludzkiej natury, czyli hierarchia
polityczna i społeczna powstaje w wyniku grzechu pierworodnego i nie została stworzona przez Boga. Jest jakby no skutkiem zepsucia natury, a nie wynika z prawa naturalnego. Stąd też mam ostateczne stwierdzenie Francisco de Vitori. Jak słusznie uczy święty Tomasz w Sumie Teologicznej, wedle prawa naturalnego ludzie są równi, wyjąwszy przypadki ojca i męża, bowiem mocą prawa naturalnego ojciec ma władzę nad dziećmi, a mąż nad żoną. Konsekwentnie nikt nie dzierży władzy cesarskiej nad światem z mocy prawa naturalnego. Co więcej, uczy święty Tomasz, potestas i auctoritas wynikają z prawa ludzkiego, nie zaś z naturalnego. Konsekwentnie nie ma powodu, dla którego władza ta miałaby przynależeć akurat do Niemców, a nie na przykład do Francuzów. Wreszcie ostatni, najniżej stojący w hierarchii prawa według scholastyków element, czyli prawo ludzkie, zwane również popularnie prawem stanowionym. I tutaj znów Francisco de Vitoria szuka jakiegoś źródła prawa ludzkiego, które ustanowiłoby cesarza władcą całego świata. Sięga tutaj po różnego rodzaju prace historyczne. Tutaj właśnie jest bardzo dobrze widać wpływ wykształcenia renesansowego, dlatego że Akwinata tego nie robił, szukając tylko i wyłącznie w Biblii, w pismach ojców, doktorów, w różnych pismach, nazwijmy to, kościelnych. A Vitoria zdecydowanie sięga właśnie po pisma starożytnych historyków i zwraca uwagę, zresztą Pismo Święte też traktuje jako pismo historyczne, i zwraca uwagę, że Rzymianie, którzy stworzyli cesarstwo, w żaden sposób nie byli władcami całego cesarstwa mocą legalną. To znaczy, nikt nie wybierał cesarza w prowincjach podbitych na to, aby nimi rządził. Starożytni, nie wiem, Żydzi, Galowie, Iberowie nie wybrali żadnego cesarza, żeby nimi rządził. Ziemie te nie zostały również przez Rzymian zdobyte w sposób legalny, czyli na przykład kupione. Jedyny legalny sposób, w który Rzymianie mogli zdobyć prawowitą władzę nad innymi ludami, naucza Vitoria, byłby to wynik wojny sprawiedliwej, czyli na przykład wtedy, kiedy zostaliby zaatakowani przez kogoś i będąc zaatakowanymi w wojnie obronnej, czyli w wojnie sprawiedliwej, zdobyliby te ziemie. Tymczasem prawda wygląda w ten sposób, że to Rzymianie najechali Galię i zdobyli tereny dzisiejszej Francji. Rzymianie również przemocą zdobyli ziemię dzisiejszej Hiszpanii. Rzymianie wreszcie zdobyli, to jest dobrze opisane w Biblii, tłumaczy nam Vitoria, ówczesną Palestynę zamieszkałą przez Żydów. Żydzi w żaden sposób ani ich nie najechali, ani nie zaczepili, ani nie obrazili. Po prostu któregoś dnia legiony rzymskie zaatakowały te ziemie, zdobyły je przemocą. I Vitoria zadaje sobie pytanie, czy z punktu widzenia prawa międzynarodowego można niesprowokowany atak, wojnę napastniczą, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, potraktować jako prawowite źródło panowania nad światem. I stwierdza zdecydowanie, że absolutnie nie. Co więcej, mówi Vitoria, gdyby cesarstwo pochodziło z prawa ludzkiego i gdybyśmy nawet uznali, z czym Vitoria się absolutnie nie zgadza, ale gdybyśmy nawet uznali, że wojna napastnicza jest źródłem prawomocnego panowania, no to mówi Vitoria, no okej, czyli Rzymianie legalnie panowali, cesarz rzymski legalnie panowałby nad całą Italią, nad Galią, nad Hiszpanią, nad Palestyną, nad Bałkanami, północną Afryką i tak dalej. Ale z pewnością nigdy cesarz rzymski żaden nie zdobył panowania nad Ameryką, nie zdobył panowania nad Rosją, nie zdobył panowania nad Polską. W takiej sytuacji trudno mówić, że
był kiedykolwiek panem całego świata. Był tylko panem Morza Śródziemnego i basenu Morza Śródziemnego. Innymi słowy, następcy cesarzy rzymskich, czyli cesarze niemieccy, Karol Wielki, potem cesarze niemieccy i na końcu Karol V, nie mogą powiedzieć, że sprawują prawowitą władzę nad całym światem, ponieważ ich przodkowie taką władzę posiadali, ponieważ jej nie mieli. Co więcej, przypomina tutaj Wittoria, w 476 roku cesarstwo rzymskie upadło, do 800 roku tytuł cesarski przestał istnieć na Zachodzie, a więc to oznacza, że przez 324 lata cesarstwa nie było. Trudno powiedzieć nagle, że po 324 latach ktoś się ogłasza, czy został ogłoszony cesarzem i sprawuje prawowicie władzę, której nie sprawował przez ponad 300 lat i to nad ziemiami, nad którymi nie sprawował władzy nigdy. Dlatego też, konkluduje Wittoria, władza cesarska nie pochodzi również z prawa ludzkiego, prawa stanowionego, chyba że wszystkie narody świata któregoś dnia się zbiorą i tą władzę uznają. Ale póki co, mówi Wittoria, nic na to nie wskazuje, bo przecież cesarz toczy wojny z Francuzami, z książętami w Rzeszy, z Turkami i tak dalej, czyli oznacza to, że ludy te w żaden sposób władzy cesarskiej nie chcą i nie akceptują. No i pojawia się w takiej sytuacji pytanie, to jaka jest właściwie funkcja władzy cesarskiej? Wittoria tego nie pisze tak zupełnie wprost. Nie odważy się tego chyba napisać zupełnie wprost, ponieważ mogłoby się zakończyć czymś więcej niż listem cesarza do rektora Uniwersytetu w Salamance. Powie to zanim dopiero jeden z jego uczniów ze szkoły w Salamanki, chociaż nie bezpośrednich, ale ze szkoły z Salamanki, a mianowicie Francisco Suarez. Który to Suarez stwierdzi zupełnie wprost, że cesarz jest tylko i wyłącznie władcą Niemiec. Cesarz jest takim samym władcą Niemiec, jak król Francji nad Francją, jak król Hiszpanii nad Hiszpanią, jak król Inków nad Inkami i jak cesarz chiński nad Chinami. To znaczy, jest władcą suwerennym o charakterze terytorialnym, który od króla, księcia, czy jakkolwiek innego władcy o innej nazwie, różni się tylko bardzo pompatycznym, pięknym, starożytnym tytułem cesarskim. Co nie zmienia faktu, że z tego pięknego tytułu cesarskiego nie wynika żadna zwierzchność nad żadnym innym władcą na świecie. Cesarz jest takim samym suwerenem jak każdy inny, tyle tylko, że ma tytuł, którego żaden inny suweren w Europie nie posiada. Innymi słowy, w ten sposób szkoła z Salamanki, stworzona przez Francisco de Vitoria, potem kontynuowana przez Suareza, zdecydowanie odpiera wszelkie roszczenia Karola V i późniejszych jeszcze cesarzy do jakiegokolwiek panowania powszechnego nad światem całym, czy też choćby nad światem chrześcijańskim. Cesarz jest tylko pięknym tytułem suwerena Niemiec i nic więcej. I to byłoby na tyle, ponieważ w ten sposób można powiedzieć, że hiszpańska szkoła prawa międzynarodowego stwierdziła, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego wszystkie państwa, bez względu na tytułaturę, nazwy ich władców, są równe, są takie same, są takimi samymi podmiotami prawa międzynarodowego i nikt nie posiada z natury panowania czy też hegemonii nad kimś innym. Dziękuję, byłoby to na dzisiaj tyle. Do widzenia. Thank you.